6 grudnia w Oldenburgu Paweł Głażyski będzie walczył z Jürgenem Bremerem. Jakie szanse dajesz Pawłowi na pokonanie, teoretycznie wydaje się, najsłabszego, tak, z tych mistrzów w wadze półciężkiej? Jakie szanse? Bardzo bym chciał, żeby Paweł wygrał tą walkę. Po pierwsze dlatego, że Paweł to fajny chłopak, a po drugie dlatego, że wolę, żeby Polska na arenie międzynarodowej trochę przeważała nad tymi Niemcami. I wydaje mi się, że szanse 60-40 jednak dla Bremera, bo to jest walka w Niemczech. Aczkolwiek bardzo bym chciał, żeby Paweł wydarł to zwycięstwo Niemcom. No dobrze, ale tak czysto sportowo, jak ja tutaj widzisz po stronie Pawła przeciwko Bremerowi, po którym chyba jednak zaczyna być widoczny wiek w jego pojedynkach? Przede wszystkim Paweł jest, tak mi się zdaje, lepszym zawodnikiem technicznie. On potrafi wydłużyć serię, potrafi zmienić ten rytm walki. Ten Bremer jest jednak takim, jakby to powiedzieć, jest silny, statyczny i jest konsekwentny, ma tą niebieską konsekwencję, ale boksersko jest lepszy Paweł. Tylko żeby nie dał się zaskoczyć, bo naprawdę z tego co widziałem, to Bremer jest silnym zawodnikiem.